Kamil Gapiński. dzień dobry, witam. Dziś moim gościem jeden z najprężniej działających menadżerów na polskim rynku piłkarskim, a wcześniej e, piłkarz m.in. Flamengo Rio de Janeiro Mariusz Piekarski, dzień dobry, witam. Dzień dobry, również witam. E, rozpoczynam od tej Brazylii nie bez przyczyny, ponieważ już niebawem wielu naszych rodaków wyjedzie na igrzyska do Rio, żeby dopingować polskich sportowców. Ty miałeś żonę, która była swego czasu Miss Brazylii, więc e, mam do Ciebie prośbę porać im jak to się robi w Brazylii, żeby wyrwać ładną dziewczynę i nie musieć za to słuchaj płacić, tylko po prostu poznać dziewczynę. Jaki jest sposób, Mariusz? Hmm, sposób, nie? Hmm, Trudno powiedzieć, nie? Raczej to ja zostałem wyrwany, więc to, to chyba ten sposób, tak, tak. Na, Ale ty nie musiałaś na, na litość. Nie, 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 nie. Nie, nie no wiadomo jak to jak to w Brazylii. W Brazylii piłkarze są jakby no, chobieni, jakby są bożyczami. E, E, społeczeństwa, tak, dokładnie, więc, więc tak, no, można powiedzieć, że kobiety tylko, nie, kobiety nie tylko kobiety kręcą się wokół piłkarzy, żeby jakby na, na, na tym skorzystać, więc, więc, e, no, nie może, musiałeś się specjalnie Nie musiałeś się wyzinać. starać się bardziej, bardziej, to myślę, że ja zostałem wyrwany, a nie jeżeli ja jakby musiałem się starać, żeby, żeby poznać nawet. Szczególnie, byłą... że blondyn w Ameryce Południowej, nie dosyć, że piłkarz, ty byłeś taki A, tam oryginał, oryginał. oryginał no nie, Co, że blondyn, piłkarz i, 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 i tak ogólnie tam, myślę, że e, zielony, niebieski, czy, czy czerwony, czy czarny piłkarz nie ma tam z tym problemu, naprawdę, bo, okay. bo jednak, jednak e, dziewczyny, dziewczyny, to wiadomo, no nie tylko w Brazylii, ale i w Polsce, w każdym innym kraju, gdzieś tam gonią, gonią za tymi ludźmi. E, na piedestale, i, i, i chyba to się nie zmieni. Mhm. W marcu 1997 roku ty pobrałeś się mm, właśnie ze swoją wczesną partnerką. Ja czytałem, że wasz ślub to było wielkie wydarzenie towarzyskie w Brazylii, jakby się Bechamowie w Wielkiej Brytanii, hajtnęli. Wszyscy o was pisali, eee, czy przesada? Myślę, że przesada, tak. Myślę, że tam bardziej. Brazylia jest bardzo duża, więc, więc jakby e, sam stan parany jest chyba taki jak, jak Polska, więc, więc myślę, że. To dziś jest e, biło się do tego, że, że dziś bardzo głośno się o tym mówiło, ale to głównie w stanie parana. Mm -hmm. Twój syn, e, jak się nie mylę, Daniel, e, urodził się w marcu 98 roku, czyli teraz kończy 18 lat, tak? Tak, Macie tak. Macie kontakt? Mamy, mamy, tak, tak. Jak najbardziej. Nie? I co on robi, bo jest? Uczy Czy się. Jest szansa, że będzie kolejny nie, nie, piekarski nie, nie, piłkarz? Nie, nie, nie. Nie chyba, nie. udzielił chyba talentu pod, podaci, ale, ale i chyba. I, mm, raczej postawi na, na szkołę, bo widzę, że zaczął studia prawnicze, więc, więc chyba w tą stronę. Ale powiem. mieszka tam, w Brazylii, tam, tak? Tak, mieszka w Kurytywie. Wpada czasami do taty na wakacje? No właśnie najgorsze no, no jest to, że właśnie jak wakacje się zaczynają, to ja mimo wszystko mam e, okienko transferowe i tutaj, i tutaj jakby jest mniej czasu naprawdę i, i jakby dla, obecnie też dla syna malutkiego mhm. e, jakby też mam nie mam aż tyle czasu, bo mimo, mimo wszystko w tym okresie jest Sporo pracy w tym, okresie, w tym okresie letnim czy zimowym jest to wtedy okno transferowe i, i pracy nie brakuje, więc naprawdę czasu jest mało nawet, żeby, żeby faktycznie spędzić jakiś czas z dziećmi. Do menadżerki jeszcze wróciła, a ty z Danielem rozmawiasz po polsku czy po portugalsku? Po portugalsku. Czyli tak. po polsku nie pani mają? Nic, nic niczego. A, szkoda. Słuchaj, o twoim pobycie w Brazylii krążą legendy. Jak kiedyś słyszałem, że jak ty grałeś w piłkę i no sam sobie żyłeś samemu i nie chciało Ci się prać dżinsów, e, to po prostu po ich zużyciu wyrzucałeś się przez okno, jakaś biedota te dżinsy e, łapała. To jest prawda, że to są plotki? Nie, 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 fałsz, tak zwany fałsz. Nie było nigdy Nie, 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 myślę, że czasami te historie wracały też i do mnie, e, naprawdę e, bardzo ubarwione i, i sam często się śmiałem e, z tych niestworzonych historii, więc nie, nie, takich rzeczy nie było. Oczywiście miałem panią, która tam sprzątała mi w domu, bo jak wiadomo, kawaler, to, 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 to różnie z tym bywało. E, Często stołowałem się, wiadomo, raczej w restauracjach, ale nie, nie. Miałem panią, która dbała, dbała o domy, prała, sprzątała, więc nic z tych rzeczy. Słyszałem też, że nigdy nie widziałeś na żywo pomnika Chrystusa w Rio, ale opowiadałeś, jak do niego dojść z taką precyzją, że wszyscy, którzy do siebie przyjeżdżali, myśleli, że tam byłeś tysiąc razy, bo znałeś tę drogę na pamięć. <śmiech> pewnie, <śmiech> my pra... pewnie mówimy o, o Piotrku Włosiki, tak, który, tak, który odwiedził mnie w, w Rio. Tak, tak. faktycznie. No, mieszkałem. Pół roku w Rio i, i nie odwiedziłem tego, e, tego pomnika. E, tak naprawdę odwiedziłem go 10 lat temu e, 90 lat temu z obecną żoną. E, wybraliśmy się właśnie do Rio i po raz pierwszy w sumie e, po, od, pobytu, od pobytu w Brazylii pierwszy raz widziałem e, pomnik pomnik mm -hmm. Jezusa, więc, więc trochę dziwna sytuacja faktycznie, ale jak już tak myślałem, że może troszeczkę dłużej zostanę w Rio, to, to wtedy Wtedy odwiedzę. No też myślę, że przy, przy okazji tego, że rozgrywaliśmy mecze, e, jednak ta długa droga i troszeczkę z lenistwa, nie towarzyszyłem wtedy Piotrkowi w drodze w drodze na. na na, 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 na mm -hmm. obejrzenie tego pomnika. We Flamengo grałeś z Romario. Zdarzało wam się, ja wiem, że wy jako piłkarze też nie mieliście z tym problemu, ale podrywać dziewczyny trochę na jego sławę, w sensie, w sensie że gdzieś wychodziliście z Romario i tłum się rzucał e, na niego, wiadomo, bo że on wszystkich rasek nie obskoczy, to pozostali piłkarze sobie <laughs> brali po kilka? Nie, nie, myślę, że Romario, Romario był, był Romario był krótko jak ja byłem we Flamengo, e, bo zaraz wyjechał też i do Walencji, więc, mm. ale facet, który faktycznie o tą charyzmę, była, była to postać nawet te parę tygodni grania z nim przybywania i, i trenowania e, to była naprawdę duża przyjemność nawet obserwowanie dla mnie jako dla młodego wtedy chłopca 22-letniego to była naprawdę niespotykana historia że oglądając go jeszcze na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych gdzie naprawdę był moim idolem e, to była no, wielka postać tej rewizacji, rewizacji 94. brazylii 94 rok tak, mistrzowie mistrzowie, świata dokładnie i że za nie wiem, za jakiś czas niedługi nie, nie, nie będę jakby dzielił z nim szatnię, to, to no, chyba spełnienie marzeń. Ale fa fajny facet ogólnie. E, na, na, może nieufny, do, 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 ludzi, do ludzi gdzieś tam e, spoza jego kręgu, a, ale no, raz, się, jak pokazała historia, nabrał się, nabrał się na, na, na kontakt z jednym Polakiem i stracił grube miliony. I stracił grube miliony, Musił, musiał być naprawdę. Przekonujący ten, ten chłopak, który się z nim spotkał, i żeby go przekonać do, do takiego wydatku, do takiej inwestycji, ale mam nadzieję, że, że, że nie wspomina przez tą historię źle e, e, i nie myśli źle o polach. Skończyłeś karierę piłkarską w wieku 28 lat, mając wielkie problemy ze stawem skokowym. Ty jak myślisz o swoim graniu w piłkę z perspektywy kilkunastu lat, to raczej żałujesz, że to się tak potoczyło i że nie zrobiłeś większej kariery, bo mogłeś? Czy jest to już tak odległa sprawa, że na to patrzysz jak na zupełnie inne życie innego człowieka? Nie, to myślę, że dokładnie zgodzę się z tym ostatnim stwierdzeniem, że to jest już tak daleka sprawa, że inaczej patrzę na to, a wyciągam a staram się wyciągać z tego, co było najlepsze w tym, tym okresie kariery piłkarskiej. Czyli, czyli dzisiaj mogę się realizować w zawodzie menadżera, czyli kontakty, e, języki, więc myślę, że to, to wszystko gdzieś tam e, miało wpływ na to, kim jestem dzisiaj i jakby nie żałuję tej, tej kariery. myślą, myśleć, że przegrane. Ja uważam, że dla mnie osobiście wygrana, bo w krótkim czasie mimo wszystko e, e, była to naprawdę wspaniała przygoda i nie tylko no jakby mm, Pomysł na, na, na zarabianie pieniędzy, na, na, na życie, tylko też właśnie spełnianie się, poznawanie wielu ludzi, poznawanie e, wie, wielu miejsc. E, w ale agent to musi być Mariusz ciężka praca, bo muszę Państwu przyznać, że żadnego gościa nie było mi tak ciężko zaprosić jak Mariusza, nawet Zbigniewa Bońka było łatwiej do swojego gapy e, tutaj e, zaprosić. Ty bez przerwy nie mogłeś, bo mówiłeś mi, mm. wpadnę słowo honoru, ale mam tutaj transfer do zrobienia. Tu muszę gdzieś lecieć. Ty cały czas jesteś w ruchu. No, to było okienko tak, takie dosyć aktywne, w sumie tak jak, tak jak co, co pół roku jest, jest aktywne, no, staram, się, staram się jakby wypracować jak, jak najlepsze e, kontrakty też dla piłkarzy, jakieś pomysły i, i w, tym, w tym okienku też no, aktywny byłem aktywny do końca, bo trzeba pamiętać, że, że ta oferta, która przy, przy, przyszła na Nikolicza w ostatnich dniach, okienka transferowego też była moim dziełem i, i jakby e, byłem, byłem w stałym kontakcie e, cały czas, e, czy z Legią, czy, czy ze, ze, stroną, ze stroną, która prowadziła te interesy z, z Chińczykami, więc, więc można powiedzieć, że fakt faktem no, to okienko było dosyć, było dosyć aktywne do, do ostatnich dni. Ty już jesteś majętnym człowiekiem po tych wszystkich przeprowadzonych transferach w ostatnich latach? Nie, to są hobbystyczne e, często transfery, naprawdę. Trudno w to uwierzyć pewnie niektórym, ale ja naprawdę staram się, jak, jakoś tak e, podchodzę do tego z dużym dystansem, nie tylko, że, że każdy transfer to musi być jakby e, zapłata no, ale za, za pracę. Czas, jaką na przykład największą prowizję przytuliłeś? No to ja, oczywiście nie, nie będę rzucał, bo to za, za chwilę wiadomo za, zaraz, zaraz e, będzie to źle, źle odbierane, źle brzmiało, bo, bo każdy, każdy po prostu może być w dzisiejszych czasach pośrednikiem, bo dzisiaj tego, tego stwierdzenia używamy. Kiedyś był agent, dzisiaj, dzisiaj jest pośrednik, więc dzisiaj nie ma egzaminów, które były naprawdę bardzo ciężkie. Ale biedny nie jesteś. Biedny na pewno nie jestem, ale majętny to też, to też nie, bo ja myślę, że majętni ludzie to no, naprawdę są ludzie, którzy no, na wszystko stać mogą, nie wiem, sprawiać wielkie, wielkie, bogate prezenty, nie wiem, żonie, dzieciom i tak dalej. Więc myślę, że na razie jeszcze majętny na pewno nie jestem. Prowadzisz zawodników, którzy są znani w Polsce, którzy są lubiani przez kibiców, którzy są cenieni przez trenera Adama Nawałka, Jędrzejczyk, nie Jędrzejczyk, Maciej Rybus, Ariel Borysiuk. To są wszystko nazwiska, które robią wrażenie. Na pewno. To są, to są reprezentanci Polski, więc, więc na pewno na naszym rynku są, są bardzo znani. Maciek ma jeszcze 4 miesiące do, do zakończenia kontraktu z Terekiem Groznym. I jakby teraz też jakby wszystkie moje siły skupiam się, jakby e, zrzucam na, na, na transfer jakby Maćka. No wiadomo, bo jakby tutaj e, nie ma tutaj zależności od, od e, zgody, zgody e, klubu e, e, sprzedającego, bo jakby tutaj transferu nie będzie, będzie to transfer, transfer wolny i tutaj jakby zostawiam tutaj mm, duże pole do popisu Maćkowi, bo na pewno tych, tych ofert ju, już są, ale też jeszcze będzie więcej e, i myślę, że jeszcze przed euro, Maciek podpisze kontrakt. Współpraca z piłkarzami to jest ciężka sprawa, czy to jest przyjemność? Bo z jednej strony, ty znasz ich punkt widzenia, bo sam grałeś, z drugiej wiadomo, że piłkarze bywają kapryśni, to im się może nie podobać, że mogą dostać za mało za sam podpis, tu się może nie podobać miesięczna pensja i tak dalej. Ty musisz być chyba takim trochę dyplomatą, żeby zręcznie w tym wszystkim lawirować, ale też chyba sobie w tym radzisz, bo piłkarze przeważnie, jak tak wybadałem, teren off the record, to chwalą sobie bardzo współpracę z Tobą. Ja myślę, że przede wszystkim, jakby mam pomysł na piłkarzy, jestem uczciwy wobec nich. Nigdy nie ukrywam żadnych list przed nimi, czy Czyli, jakie są gdzieś tam prowizje, e, e, kto jakby do całego tego tak zwanego dealu należy. Bo, bo, to jest, bo to jest normalne, że często mam swoich też współpracowników, e, którzy też wkładają jakąś pracę w to. I to myślę, że gdzieś tam jest e, to, to jest ta miara sukcesu mojego, że jednak mimo wszystko, że z tymi piłkarzami bardzo dobry kontakt, gdzieś ufają mi. Nigdy jakby nie zostawiam ich e, w potrzebie, zawsze mam jakiś pomysł, zawsze jakieś wyjście awaryjne i ci piłkarze staram się, żeby lądowali na, na, na czterech łapkach I, i, i jednak e, na, na razie to wszystko jakby fajnie wychodzi. Też z drugiej strony e, łatwiej mi się skupić na tych piłkarzach, z którymi współpracuję, bo nie mam ich aż tak wielu. Mam chyba teraz razem z młodymi piłkarzami 15 piłkarzy, ale jakby od samego początku. Starałem się wybierać piłkarzy z jakością, więc jakby nie, nie, nie każdy piłkarz, nie każdym piłkarzem na pewno będę współpracował, tylko żeby zarobić tam, nie wiem, e, parę złotych, bo to, to jakby to nie jest moja filozofia. Staram się brać piłkarzy z jakością, żeby e, potencjalnych kontrahentów też nie oszukiwać, tylko mieć przekonanie do tego, że oferuje im dobry produkt. To I też nie są chyba małe koszta prowadzenia takiej działalności menadżerskiej, no bo tu musisz gdzieś polecieć, z kimś pogadać, tu znowu w drugą stronę, na drugi koniec Europy z kimś innym, tu na obiad kogoś zaprosić, mi mówiono, że ty potrafisz na taki zwykły obiad tysiąc złotych czasem wydać, jak sytuacja tego wymaga, żeby gdzieś tam kogoś odpowiednio podnieść. To, to nie jest takie łatwe wszystko. Myślę, że, że koszta są bardzo duże, no. jeżeli chodzi o kolację, to to faktycznie to, to nie jest duży koszt, akurat to, co powiedziałeś, bo bywają w bywa zdecydowanie tak, No bo, jeżeli się zaprasza, zaprasza e, swoich współpracowników też z zagranicy i tak dalej, to no, nie wiem, ja staram się zawsze, żeby to było e, klasowo, e, sympatycznie, żeby, żeby ci moi współpracownicy ode mnie nie odchodzili, tylko zawsze wracali. Więc koszta są, myślę, że prowadzenia takiej poważnej firmy są bardzo duże i są w dziesiątkach tysięcy złotych miesięcznie. Mm -hmm. więc, więc naprawdę. No trzeba zasuwać, żeby, żeby y, 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 gdzieś tam odrabiać te, te koszty, a jeszcze, a jeszcze zarabiać. Jeszcze zarabiać, no, do Dokładnie, nie? więc dlatego mówię, to jest normalny zawód, więc jakby dziwić, y, nie, nie mogą się dziwić też często i, i kibice i gdzieś tam y, Media, że gdzieś tam agenci chcą zarabiać, bo nie wiedzą, nie wiedzą też nie mają pojęcia, jakie są koszta tego wszystkiego, tego, tego, prowadzenia tego biznesu. Ile jest prawdy w tym, że ty po zakończeniu kariery byłeś trochę w finansowej dupie i musiałeś pożyczać kasę, żeby ten, osta ten telefon słynny do Ameryki Południowej wykonać, żeby przyjechał <laughs> tutaj Edson i Roger na testy do Legii, a potem jak ich Legia wzięła, to już poszło z górki. To jest prawda, czy to jest kolejny taki mit dziennikarski? Nie, to jest, to jest bardzo duża część prawdy. Mimo wszystko, że zarabiałem duże pieniądze, jak jako piłkarz, bo nie będę na że no naprawdę bardzo, miałem bardzo wysokie kontrakty. Natomiast no, pewne inwestycje w Brazylii, które poczyniłem, dyskoteka, dom, tam jakieś tam inne sprawy, no, przyczyniły się do tego, że faktycznie było słabo. Dodatkowy właśnie kryzys w Brazylii, który gdzieś tam był w, w, w owym czasie, kiedy ja inwestowałem w Brazylii, dolar do reala był prawie jeden do jednego. W pewnym momencie był kryzys, kryzys w Ameryce Południowej, głównie właśnie w Brazylii. i i to by wyskoczyło chyba 3,5 no rala się płaciło za jednego dolara, nie? więc teraz mamy podobny kryzys gdzieś tam też w Rosji, tak? że, że kiedyś jedno euro kosztowało 46 rubi, dzisiaj 80 parę euro, więc to gdzieś tam jest utrwalne. Ja też to odczułem na, na inwestycji, no, troszeczkę mało farta w tym wszystkim było bo, było, bo faktycznie gdybym dwa miesiące później zainwestował, to byłyby to już inne pieniądze i trochę tych pieniędzy więcej zostało, więc faktycznie był taki moment po zakończeniu kariery, E, zako zakończyłem tę karierę w Legii, gdzieś tam sam się zgłosiłem do, 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 do prezesa, że jednak nie będę mógł kontynuować. Miałem jeszcze rok kontraktu. E, powiedziałem prezesowi, że nie będę mógł kontynuować kariery, bo ta kontuzja już mi nie pozwoli do, do, do powrotu e, na, na boisko. I, i, w, I myślę, że właśnie fajnie wtedy się rozstaliśmy, tak e, nie ciągnąłem klubu, bo mogłem no wiadomo być takim. Przy wyżarciuchem ciągnąć do końca, do końca tego traktu. Za te 12 miesięcy miałem wysoki kontrakt LEGI, by mi klub zapłacił, bo musiał zapłacić, ale zgodziłem się na taką tak zwaną e, wyprawkę 3-miesięczną i, i wszyscy byli zadowoleni, myślę, dlatego, że fajne, fajne relacje zawsze miałem z LEGIą, bo, i, ale też i to właśnie to, o czym mówiliśmy, że, że zawsze byłem uczciwy wobec chłopaków, także uczciwy wobec, wobec pracodawcy, że nie mogę e, serwować mu żadnego serwisu z mojej strony, no to, to, to myślę, że nie, nie jestem tego typu wyżarciuchem. i żeby, żeby wyciągać pieniądze z klubu, tylko dlatego, że mam podpisany kontrakt, no więc, więc e, taki jestem i pewnie pozostanę. Mariusz Piekarski, proszę Państwa, był moim gościem w przeszłości, piłkarz reprezentacji kraju, teraz prężnie działający na polskim i nie tylko na polskim rynku, menadżer futbolowy Kamil Gapiński. Dziękuję serdecznie, to był program z Gapa, do zobaczenia.